Powiesz swoim przywódcom, że Polska wyłoni się bogata, ustabilizowana. Społeczeństwo amerykańskie pomoże, jest przyjazne twojemu krajowi. Powiesz swoim przywódcom, że wasze granice ulegną zmianie na wschodzie, na korzyść Rosji. Marszałek Stalin się tego domaga. Te zmiany nie będą duże, ale należy pomóc marszałkowi Stalinowi uratować twarz i ja to zrobię. Polacy dostaną za to odszkodowanie na północy i na zachodzie. Takie słowa prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt skierował do Jana Karskiego na koniec spotkania, jakie odbyło się 28 lipca 1943 roku w Białym Domu. Już wtedy losy Polski zostały przesądzone przez aliantów.